Stojan, no kibice Piasta mają troszkę więcej powodu do radości po tym sparingu. Jak to wyglądało z boiska? Myślę, że mieliśmy bardzo fajnego przeciwnika. Wykonaliśmy wszystko, co pan trener szukał od nas, także ten wynik 3-1, myślę, że bardzo zasłużony. Myślę, że jesteśmy dobrze przygotowani. Jeszcze mamy 2 tygodnie sparinga do początku ekstraklasy. Myślę, że to każdy mecz to wygląda lepiej. Twoja bramka i 2 bramki Michała, czyli wzmocnienia, które nastąpiły teraz zimą, można powiedzieć, że już się zaczynają sprawdzać, tak? Ja mogę powiedzieć tak, że jestem tylko tutaj, że pomogę tą zespół Piasta, bo są dużo takich młodych piłkarzy i ja i Michał jesteśmy więcej doświadczeni. Myślę, że możemy pomóc. Dzisiaj udało nam się strzelić, ale myślę, że ten sparing pokazał, że jeżeli gramy kompaktnie i jeżeli walczymy każdy za każdego, myślę, że możemy wygrać z każdym zespołem. Pokonaliście bardzo silnego rywala dzisiaj. Co masz powiedzieć o przeciwniku? To jest lider austriackiej ekstraklasy aktualny. Dobrze, aktualny, ale ja mogę powiedzieć, że my jesteśmy też wicemistrz Polski, także że też mamy jakości, dzisiaj się pokazało. Najważniejsze, że mogę powiedzieć, że każdy piłkarz jest zdrowy. Nie złapaliśmy jakąś kontuzję albo coś, ale mogę powiedzieć, że okej. Fajny przeciwnik, ale ja patrzę tylko na nasz zespół, jak to wygląda z naszej strony, to jest najważniejsze. Nie interesuje mnie bardzo to, jak to jest przeciwnik. Ja myślę, że my graliśmy 100%, ale teraz to nie wygląda tak, jak my chcemy, ale normalnie, że mamy tu ciężkie treningi, pracujemy dużo, także myślę, że następny tygodnie powoli zaczynamy odpoczywać i myśleć na pierwszą kolejkę, ale każdy sparing, każdy trening gramy na 100%. Ale to, jak wygląda za boisku, to jest pytanie dla was albo dla nich, ale ja mogę powiedzieć, że graliśmy na 100%, nie ma co. Troszeczkę nogi są ciężkie, ale to jest normalnie w tym periodu obóz, także nie ma co.